6. Projekt zarządu w sprawie zmiany zadania priorytetowego na 2013 rok. Proszę Państwa, rozmawiałam z panią z Biura Ochrony Zdrowia na KOR i powiedziała mi, że jeżeli chodzi o zadanie Komisji Zdrowia, program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej, alergia na środowiskowe, alergie naturalne i chemiczne, podczas przetargu żadna firma się nie zgłosiła, dlatego tak poprosiła, żebyśmy zmienili zadanie na dla cokolwiek innego, bo to też ma takie wiadomości, jeszcze w tym roku się da zrealizować, ale miejmy nadzieję, że tak. I zarząd początkowo tutaj zaproponował 13 tysięcy złotych przeznaczyć na wiarygodność o 15 na 7, ale chcielibyśmy złożyć autopoprawkę do tego projektu, żeby w paragrafie pierwszym zamiast tego zadania wymiarostolarki okiennej pisać dwa zadania. Samorządowe przedszkole numer 80, doposażenie w nowe urządzenia rekreacyjne, placu zabaw 9 tysięcy złotych. I drugie, samorządowe przedszkole numer 124, zakup ławek oraz doposażenie w nowe urządzenia rekreacyjne, placu zabaw 4 tysiące złotych. Obydwa przedszkola zwróciły się do nas z prośbą o pieniążki na doposażenie. I tak, jeżeli chodzi w ogóle o te zadanie, o te pieniążki, które mamy do dyspozycji, to najlepiej, żeby była tutaj największa możliwość, żeby jeszcze co zostało zrealizowane w tym roku, no to najlepiej coś na zakup. W sensie nie jakieś przebudowy czy remonty, tylko zakup. I przedszkole numer 80, to jest tutaj na tej klasie, to co im się zepsuła ta lokomotywa, gdzie jest pochowanie 80 tysięcy złotych, a przedszkole numer 124 to jest na ulicy Zwycięstwa. Oni naprawdę wnioskowali o zakup 5 ławek dla potrzeb ogrodu przedszkolnego, o zakup sprzętu ogrodowego, na przykład zabawy, sprzętu sportowego i wymianę piasków, piaskownica. I im chcemy dać 4 tysiące, a dla przedszkola na Dłoklaskiej 9 tysięcy na nowe urządzenie, które jest bardzo zniszczone. Natomiast przy 124 zgłosiło się
właśnie mówię o zakup 5 ławek do ogrodu przeszkolnego, jedna ławka 850 zł, sprzętu ogrodowego, zabawek, sprzętu sportowego na około 6 tysięcy zł i wymiana piasków, piaskownica, na kwotę około 6 tysięcy zł. Ja mam takie pytanie, jeśli nie można by ewentualnie przedszkolu 88, a 124, 5, dlatego że jeżeli przedszkolu 80 dostanie 8, to ja sądzę, że pani dyrektor jednak... No to później do dyskusji, ale jakąś tam niewielką kwotę na pewno pani dyrektor dołoży. Natomiast przedszkole 124, tak patrząc na dopisną, miałaby potrzeby jeszcze 2 razy 6, to jest 12. 5 razy 850 zł, prawda? No właśnie, więc to jest duża kwota, więc może jakby tutaj troszkę zmniejszyć, a przedszkolu 124 troszeczkę podwyższyć koszta. Szkoła 80. Bo to myśmy to też mówili na komisji, że jeżeli ta kwota będzie zbliżona do 9 tysięcy, to na pewno pani dyrektor z przedszkola 80 kwoty nie odda, tylko dołoży. Bo na pewno nie powie, że rezygnuje z zadania, bo nie ma 1000 zł. No bo chociaż półtorej tysiąca. A ile to na komórkę kosztuje? 9 materiał. Ale bo ci na zadania, które ma podobno firmę. Bo to jest konstrukcja, którą na prawie trzeba dostać. A ona jeszcze tutaj została sama konstrukcja, ona jeszcze była obudowana. Proponujemy całą kwotę i dać, a ja bym prosiła o zmniejszenie tej kwoty, chociaż o 1000 zł i to już się podnieść do pracy. Nie chcę, aż dyrektor radu na lata. Nie, czy starczy się Ja wczoraj na tym dyskutowaliśmy rzeczywiście na komisji edukacji i to była jedyna możliwość, żeby to zrobić teraz. Bezpłatnie stan tej lokomotywy jest tak, ja nie powinien być żaden sposób. Bo według tego też urządzenia, jeżeli coś się psuje, powinno być bieżąco naprawiane, czyli jak złamie się jedna beka, to będę już trzeba wymienić, a nie czekać, że się złamie 5 lub 10. Dlatego koszty naprawy są duże i my przeznaczając, dajemy też pod rozwagę pani dyrektor, żeby zastanowiła się, czy to naprawić, czy kupić jakieś nowe urządzenie za tą samą kwotę. Może być rzeczywiście 8 tysięcy, to nie jest w żaden sposób już ustanowione, to jest nasza propozycja. Bo ja wczoraj mówiłem, że nie ma pieniędzy i nie będzie, ale jeżeli pojawi się sytuacja, w której możemy nawet problematycznie przenieść pieniądze i załatwić to, co załatwimy. I teraz jest tylko kwestia, to co oni zrobią, czy oni kupią nowe urządzenie. Naprawią to urządzenie, bo mówią, że oni wcale nie mają, że to jest, jak to już się zepsuje, to już nie będą mieli nic. To znaczy, że coś tam jest nie tak, jeżeli w ciągu kilku lat nie starali się, żeby pozyskiwać. Proszę Państwa, to ja tak proszę, Łukasz Daciński. A według mnie powinno zostać tak, jak jest, ponieważ jakieś 2 miesiące temu była dyskusja w firmie i część bardzo nalegała jednak na to, żeby to zrobić w ciupcie. I teraz się dziwię, dlaczego jest zmiana decyzji jednak, żeby tego nie robić. W międzyczasie doszły do mnie takie słuchy, że ktoś zarejestrował z panią dyrektor i rozmowa mniej więcej wyglądała tak, że powiedziano pani dyrektor, że ciuchcia byłaby zrobiona, gdyby nie pewien rady, który nic tak nie ma. Nie wiem, kto takie rzeczy mówi, ale wydaje mi się, że takie rozmowy z dyrekcją różnych instytucji to już nie na miejscu. Tyle ode mnie. Ja to wczoraj zebrałem, tak jak to ja był tą osobą. Albo ja, albo ja ci nie odbieram prawa pierwszeństwa, oczywiście. Ale ja odczułem wczoraj, tak jakbym ja był, bo to ja mówiłem, ja mam się zgłosić jeszcze rozmawiać z panią dyrektor. Pani dyrektor mnie nie musi przekonywać, że jak coś jest zepsute, to trzeba naprawić, albo jak czegoś nie ma, to trzeba kupić. I to, czy ja z nią będę rozmawiał bezpośrednio, to jest ten żaden lobby, bo ja uważam, że jeżeli coś jest potrzebne, to należy zrobić. Tylko, że rzeczywiście, ja tłumaczyłem wczoraj, że to była taka kwestia, nie było tych pieniędzy i dysponowanie pieniędzmi byłoby per procura, to znaczy dysponowanie pieniędzy przez tych, którzy ich nie mają, ale pieniędzmi od tych, którzy mają jeszcze w komisji. W związku z tym pojawiła się pierwsza możliwość dofinansowania i uważam, że powinniśmy dać te pieniądze i sprawdzić, jak im to wykorzystać. Naprawdę, bo to jest kwestia, później nie będzie tych pieniędzy. Musimy się znowu wykorzystać na przyszły rok, zmieniać, które dzisiaj będziemy uchwalać. Ale jaka jest ciężka do rozdzielenia? Przepraszam.
taki wniosek do duszyczki.